Witam Państwa, nazywam się Marcin Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. W dzisiejszym nagraniu w tygodniu na giełdach zagranicznych opowiem Państwu o najistotniejszych aktywach finansowych na świecie i przedstawię perspektywy, jakie kształtuje dla nich analiza techniczna. Odnosząc się do ostatniego nagrania, cały czas jesteśmy tak naprawdę w miejscu decyzyjnym na najważniejszych indeksach światowych, mówię tutaj o indeksach amerykańskich i w dalszym stopniu nie ma wyklarowanego, określonego kierunku ruchu. Po tym jak w ostatnich tygodniach walor skorygował się do tego alternatywnego górnego ramienia trójkąta, które było bardzo silnym wsparciem, mieliśmy kluczową strefę wsparcia w rejonie 2690-2680 punktów, no i to wsparcie tak naprawdę nam zadziałało, no i z tych poziomów rozpoczęła się kolejna struktura wzrostowa. Przebicie tych poziomów oznaczałoby rozpoczęcie silniejszej korekty spadkowej, czego efektem byłaby przecena zdecydowanie poniżej poziomu 2500 punktów. Natomiast takim triggerem, który potwierdzi nam ten scenariusz różowy, czyli scenariusz mówiący o tym, że ta faza konsolidacji zbudowała nam trójkąta, po którym nastąpił impuls wzrostowy, będzie przebicie szczytu, bo na razie po zakończeniu tego trójkąta mamy trzy fale wzrostowe i szczyt nie został przebity. Być może jakiś z tego klin wzrostowy, choć dla mnie, tak naprawdę jako dla Eliotowca, musimy przebić szczyt, aby ten scenariusz trójkąta był w mocy, bo na razie wiodącym scenariuszem jest impuls spadkowy, fala pierwsza i następnie korekta płaska A, B, C z falą C, która uformowała nam klina kończącego. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj też mamy w tym klinie kończącym wszystkie podfale są zygzakami, tutaj mamy zygzaka ABC, kolejny zygzak ABC w fali trzeciej, no i w fali piątej też mamy 1, 2, 3, 4, 5, falka ABC. Na co warto zwrócić uwagę? Na to silne odwrócenie, które w ostatnich dniach nastąpiło po wybiciu szczytu, po przełamaniu tak naprawdę oporu w rejonie marcowych maksimów, no rynek się silnie cofnął, wprawdzie doszliśmy bardzo wysoko, bo do 90% zniesienia tej fali pierwszej. Mamy też ustanowione tej równości fal, natomiast rynek na tych poziomach zareagował i na chwilę obecną nie jest scenariusz rozstrzygnięty, natomiast prawdopodobne jest, że ta korekta będzie dalej wydłużana, no i co najmniej do tego dolnego ograniczenia klina powinniśmy się poruszać, choć moim zdaniem no to jest miejsce, gdzie może się finalizować cała korekta wzrostowa w ruchu spadkowym. Możemy zmierzać po raz kolejny do tych kluczowych wsparć, gdzie przebiega dolne ograniczenie zielonego kanału wzrostowego hossy potrampowej, a także 200-okresowa średnia krocząca, która tam wszystkie te dołki wybierała. Przebicie poziomu zaznaczonego na czerwono, czyli rejonu 2676 punktów, zaneguje nam alternatywnego trójkąta i potwierdzi scenariusz spadkowy. Ten odwrót w ostatnim czasie spowodowany był tak naprawdę odwrotem na spółkach technologicznych. Dlatego, że w S&P spółki technologiczne stanowią już bodajże 26% kapitalizacji. Jeszcze w 2016 roku było to 12%. Teraz tak naprawdę kierunek ruchu tego indeksu wyznaczają spółki technologiczne i to, co na nich się dzieje, będzie, myślę, najistotniejsze na rynku. Tak samo kurs Russella 2000, czyli mniejszego indeksu małych spółek, też wyznacza ruch na tych spółkach technologia. A gdzie znajduje się Nasdaq Composite, jeśli mówimy o technologii? No przede wszystkim proszę zobaczyć, że od hossy od 2009 roku mamy linię trendu, czy tak naprawdę linię kanału wzrostowego. Dolne ograniczenie kanału jest tutaj mniej istotne niż górne, bo górne ograniczenie, proszę zobaczyć, ilukrotnie nam zadziałało. Jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. W ostatnim pół roku wszystkie cztery szczyty leżą na tym górnym ograniczeniu, no i po raz kolejny cena silnie się odwróciła z tych poziomów. W ujęciu krótkoterminowym mamy tak naprawdę zakończonego trójkąta, który nam zbudował falę czwartą i następnie 1, 2, 3, korekta płaska, 4 i fala piąta. Silne odwrócenie i czy to może być koniec impulsu na Nasdaqu?
No jak najbardziej, znajdujemy się na silnych oporach, to po pierwsze. Po drugie, struktura falowa jest wypiątkowana, bo po 2016 roku, gdzie nam się finalizowała ta fala czwarta, mamy pięć fal wzrostowych. Jeden, dwa, bardzo mocno wydłużoną trójkę. Następnie trójkąt fali czwartej i fala piąta. Jak popatrzymy sobie na proporcje falowe, to widzimy, że mamy praktycznie równości tych fal, brakuje tam dosłownie kilku punktów. Natomiast na wykresie miesięcznym też to doskonale widać. Duża fala piąta, która kształtowała się od 2016 roku, praktycznie jest taka sama co długości do fali pierwszej. Rynek, mówiąc kolokwialnie, to nie apteka, więc te relacje falowe często nie są jeden do jednego spełniane w 100%. Natomiast jeśli cena zbliża się albo przebija z tych relacji falowych, można je uznać za zrealizowane. Silny opór, który zadziałał i co jest bardzo istotne, na tym oporze pojawiły się bardzo ważne newsy. A tym newsem było załamanie notowań najpierw Facebooka, a następnie Twittera. Facebook przestrzelił oczekiwania analityków, no i tak naprawdę bardzo brutalnie 20% się przecenił. Następnego dnia to samo spotkało Twitter. Natomiast jeśli chodzi o te większe spółki, także rozczarowało we wcześniejszych dniach Netflix. No i z Fangu Amazon i Google wypadł pozytywnie, Netflix i Facebook negatywnie. Jeszcze czekamy na wyniki Apple'a, no ale to pokazuje, że rynek zaczyna być dość taki niepewny co do dalszego losu tych spółek technologicznych, czy będą w stanie dalej utrzymywać te tempo wzrostu przychodów i wyników, bo tempo jest często już dwucyfrowe, rzędu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu procent. Oczywiście każdy wie, że w dłuższej perspektywie tych dynamik nie da się utrzymać. Pytanie jest tylko takie, kiedy te dynamiki zaczną spadać. Więc pojawienie się takiego dramatycznego odczytu Facebooka na tak bardzo ważnym oporze jest tutaj znaczącym elementem i może świadczyć o tym, że indeks będzie kierował się w kierunku południowym, a jeśli tak, to i również S&P powinien kierować się w stronę południowej. Oczywiście w tym okresie najlepiej sobie radził DJ, gdzie mamy tą domieszkę spółek technologicznych najmniejszą, natomiast na razie on wygląda jak po prostu sekwencja fal pierwszych i drugich. 1, 2, 1, 2, ewentualnie to samo co w przypadku S&P, jeśli jeszcze coś by się struktury nam dograły, wtedy byśmy mieli A, B i na przykład falę C. Więc na razie też nie wygląda wzrostowo. Te wzrosty są od dołka, mamy wzrost trójfalowy, więc wygląda na to, że możemy dalej zmierzać w kierunku południowym. Na razie trzeba przyznać, że średnia 200-okresowa cały czas jeszcze trzyma. Tu mieliśmy próbę jej przełamania, która zakończyła się niepowodzeniem. Natomiast ja cały czas uważam, że znajdujemy się w miejscu jakby decyzyjnym. Co będzie się dalej rozgrywało na tych indeksach. Jeśli chodzi o europejskie parkiety, no tutaj też niewiele nam się zmieniło od ostatniego webinaru. Tak naprawdę główny indeks DAX, czyli niemieckie blue chipy, potężna, wielomiesięczna formacja głowy z ramionami, obroniona linia szyi, silne wsparcie, tak? Ten test kluczowego wsparcia, dosłownie chwilę dotknęliśmy tych poziomów i rynek wygrzał do góry. Natomiast co jest istotne, zarówno na razie ten spadek jest trójfalowy, jak i ten wzrost jest trójfalowy. Pytanie jest takie, czy to jest formy może jakiegoś trójkąta większego, a może fal pierwszych i drugich. Na razie cały czas nie odbieram jakby pozytywnie tego wzrostu i wydaje mi się, że te poziomy będą ponownie testowane, ale jeśli one byłyby testowane, to oznaczałoby złamanie kluczowych wsparć. Proszę zobaczyć, gdzie jesteśmy. Przełamane górne ograniczenie kilkunastoletniego klina. No i zatrzymaliśmy się na wolniejszych ograniczeniach. Tak naprawdę rynek od bandy do bandy. Teraz znowu powraca do górnego ograniczenia. No i jeśli wrócimy w kierunku południowym, czyli tego kluczowego wsparcia 12 tysięcy, 12 800, to ono miałoby zostać przełamane, to by oznaczało odwrócenie trendu na niemieckim rynku. A tak potężna formacja głowy z ramionami, doskonale już widoczna w wykresie miesięcznym, no jest bardzo alarmująca, bo przełamanie linii szyi będzie oznaczać wyprzedaż w stronę 9 czy 8 tysięcy punktów. Jeśli chodzi o pozostałe rynki, na przykład francuski czy włoski, tutaj sygnałów pozytywnych nie ma, bo jesteśmy zagnieżdżeni w jakiejś konsolidacji czy na silnym oporze na rynku francuskim. Natomiast na wykresie dziennym mamy ewidentnie pięć fal spadkowych, trójfalowa korekta, czyli powinniśmy wracać w stronę południową. Natomiast włoski FTSE MIB
testuje linię trendu, aczkolwiek od szczytu mamy ewidentnie, po tym jak odpadliśmy z tego silnego oporu, impuls spadkowy. No i teraz jest tylko pytanie, czy jest to impuls spadkowy, trójkąt w fali B i kolejna noga spadkowa zygzaka, czy będzie to podzielona fale pierwsze, drugie, pierwsze, drugie, pierwsze, drugie, czy jeszcze pójdziemy do góry, skończymy na przykład wyżej dwójkę i dopiero zaczniemy spadać. Nie wiadomo, natomiast wszystkie trzy perspektywy są jakby negatywne. To jest taka struktura falowa, świadczy o tym, że spadki nie zostały jeszcze zakończone. Natomiast trzeba przyznać, że w ostatnich tygodniach zaobserwowaliśmy odbicie na rynkach wschodzących. To odbicie, które było spowodowane osłabieniem retoryki, z jednej retoryki słowej czy retoryki wojny handlowej. Z jednej strony rynek się już trochę przyzwyczaił do kolejnych newsów Trumpa, ale z drugiej strony trochę te informacje, jakby to były takie informacje, które inwestorzy chcieli usłyszeć, że wszystko można ułożyć, wszystko może być w porządku, bo było spotkanie w zeszłym tygodniu nasz szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker z Donaldem Trumpem. No i obaj panowie powiedzieli, że tak, im zależy na tym, żeby jak najszybciej zlikwidować wszystkie cła i osiągnąć umowę handlową. Natomiast to jest tak naprawdę populistyczne tylko gadanie, bo wynegocjowanie jakiejkolwiek solidnej umowy handlowej to są 3 lata minimum. Trump dodatkowo mówił o tym, że zależy mu na tym, żeby był fair trade, czyli sprawiedliwy handel, żeby nie było subsydiowania niektórych gałęzi, na przykład rolnictwa w Europie. Więc według mnie to jest tylko kurtuazja i tak naprawdę wrócimy do tematu całego pytania, jak się ten rynek tylko będzie przejmował. Od strony technicznej HSI, czyli giełda w Hongkongu, gdzie mamy chińskie blue chipy, mamy 1, 2, 1, 2 i następnie 5 fal spadkowych, 1, 2, 3, 4, 5, które zbudowały nam trójkę, więc mamy 1, 2, 3, teraz budujemy falę czwartą i powinniśmy wracać do spadków. To jest innymi słowy korekta wzrostowa, tylko i wyłącznie tak to na razie wygląda. Zbiorczy indeks emerging marketów podobnie, 1, 2, 1, 2, 1, 2 i ten ruch jest typowo korekcyjny. Mamy tutaj falkę A, następnie A, B, C, D, E, trójkącika, który nam zbudował falkę B i kolejny ruch wzrostowy. Zatrzymaliśmy się na linii trendu spadkowego, 62% zniesienia Fibonacciego po fali pierwszej, idealne miejsce do końca po fali drugiej, po której powinien powracać ruch spadkowy. Więc to odbicie jawi się korekcyjnie i na tle tego no, ciężko wyrokować, jaki dokładnie będzie scenariusz na polskim rynku, bo mamy tutaj dwa sprzeczne scenariusze. Klasyczna metoda analizy technicznej i analizę Liotowską, bo według klasycznych metod to, co rynek miał zrobić, to zrobił, czyli doszedł do kluczowego wsparcia w rejonie 55 tysięcy punktów, gdzie mieliśmy zieloną strefę wsparcia i linię trendu oraz zgrupowanie zniesień Fibonacciego. Z tych poziomów silnie odbiliśmy, kształtując jak na razie objęcie Hossy. No do końca miesiąca zostały wprawdzie 2 dni, aczkolwiek mało jest prawdopodobne, aby ta świeczka spadła na tyle nisko, aby zanegować tą formację świecową. Więc teoretycznie formacje świecowe i klasyczne metody analizy technicznej mówią o tym, że możemy powracać do kolejnego ruchu wzrostowego, którego celem będzie tym razem przełamanie trwałe szczytu z 2007 roku. Natomiast teoria fal Liotta mówi zupełnie co innego, bo teoria fal Liotta mówi o tym, że mamy ukształtowanych 5 fal spadkowych i budujemy trójfalową korektę, po której powrócimy do ruchu spadkowego. I to byłoby w zgodzie z tym, co się dzieje ogólnie na rynkach wschodzących. Więc być może te wzrosty na polskim parkiecie są krótkoterminowe i niedługo zobaczymy dalsze ruchy spadkowe. Znowu, dużo będzie zależało od tego, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to, co jest niepokojące na polskim rynku, że ten ruch wzrostowy jest widoczny praktycznie tylko na WIG-u 20. Na WIG-u 20 silny ruch wzrostowy, mamy tak samo zakończonych 5 fal spadkowych, być może klin wprowadzający, być może zwykły impuls, bo to można w dwa sposoby wyrysować całą sekwencję falową i następnie mamy jak na razie trójfalowe odbicie. Pytanie, czy z tego trójfalowego odbicia powstanie 5 fal i wtedy byśmy mieli falkę A, korektę falkę B i dalsze odbicie falkę C i dopiero powrót do spadków, czy już finalizujemy taką płytką, krótką falę drugą. Raczej ten pierwszy scenariusz, ale być może będzie realizowany ten scenariusz, o którym wspomniałem przed chwilą. I tak jak mówiłem, niepokojące jest zachowanie małych i średnich spółek, bo tu nie mamy silnego jakiegoś objawu wzrostu. Zameldowaliśmy się na kluczowych wsparciach na MWiG-u. MWiG zaczął rosnąć, reagować, natomiast
Od strony Eliotowskiej mamy tak naprawdę zakończoną falę pierwszą, drugą i budujemy kolejny impuls. Jeden, dwa, trzy, korekta wzrostowa budująca czwórkę, zasięgi zrealizowane i możemy powracać do ruchu spadkowego, zwłaszcza jak odmierzymy sobie Fibonacciego, pewnie będzie 38,2. Przesunę ten szczyt fali czwartej, żeby to było lepiej tylko widoczne. Dokładnie, dochodzimy do 38,2 i tak naprawdę powinniśmy powracać do ruchu spadkowego. No i jeszcze słabiej odbijał SWIG, tak naprawdę poza wczorajszym dniem nie miał jakichś super wzrostowych sesji, odbicie na razie trójfalowe. Odbija oczywiście za resztą rynku, za tą poprawą nastrojów, bo przede wszystkim nastroje się poprawiły. Aczkolwiek to wygląda typowo jak sekwencja po prostu korekcyjna w większym ruchu spadkowym. Jeżeli nie zobaczymy silniejszego momentu, silniejszych wzrostów, to na razie nie będę zmieniał zdania, że to, co widzimy na SWIG-u, to jest korekta wzrostowa ruchów spadkowych. A jak wyglądają pozostałe rynki, na przykład rynki surowcowe? Przepraszam, trzeba odnotować fakt prawdopodobnie zmieniającego się trendu na ropie naftowej. Ja już mówiłem o tym zmieniającym się trendzie wiele razy. Natomiast proszę zobaczyć, co się dzieje w ostatnim, od tak naprawdę stycznia. Mamy kształtowaną potężną dywergencję, która trwa już pół roku. Kolejne szczyty na RSI jesteśmy niżej, czyli popyt słabnie. Górne ograniczenie takiego rozszerzającego się lekko kanału zostało osiągnięte. I po nim rynek tak naprawdę spadł pięcioma falami, zbudował jedyneczkę, korekta budująca dwójkę, więc znowu jeden i dwa. Mamy tutaj formację głowy z ramionami, trochę karłowatą, ale można też ją wyróżnić. No jak przebijemy tą zieloną linię trendu, to powinniśmy zacząć silnie, silnie spadać. I ta dywergencja widoczna w wykresie tygodniowym powinna oznaczać odwrócenie tego dwuletniego trendu wzrostowego. Pomimo tego, że te wzrosty były bardzo silne, to cały czas powtarzam, jest to korekta wzrostowa w długoterminowym trendzie spadkowym. Złoto, srebro po silnych wyprzedażach próbuje odreagować, natomiast na razie jest to cały czas próba. Złoto próbuje się wybić z tego czerwonego klina kończącego. Oczywiście jest ekstremalnie silnie wyprzedane. Ostatnim razem tak mocno byliśmy wyprzedani podczas tej potrampowej wyprzedaży. No, na niskich poziomach oczywiście znajdujemy, aczkolwiek, no, proszę zobaczyć, 62% zniesienia Fibonacciego, tej fali pierwszej, która była rozszerzającym się klinem. Proporcje falowe w wydłużonej korekcie płaskiej, średnia krocząca, próba wybicia górą. No, jeśli się trwale wybijemy, to może być to odwrócenie trendu i ustanowiony wielomiesięczny, jeśli nie wieloletni dołek. Na srebrze mamy podobny układ, też próbujemy wybić tą górne ograniczenie, czy to klina kończącego czy kanału spadkowego, to ograniczenie zostało wybite i w takiej perspektywie dłuższej srebro może, przepraszam, srebro może finalizować korektę spadkową typu A, B, C, czy tak naprawdę W, X, Y w tym wypadku. Nie musimy przebijać ekstremów cenowych, bo środkową częścią tej korekty złożonej jest trójkąt. Przebity został dołek fali W, więc ten plan minimum został zakończony i być może srebro również będzie tym walorem, który będzie się odwracał w najbliższym czasie. Na dzisiaj w tym webinarze to jest wszystko. Czekamy na kluczowe rozstrzygnięcia na indeksach światowych, czekamy na to, co się stanie na S&P, czy technologie będą dalej spadać. No i oczywiście ten sezon wyników powoli już tak się realizuje, bo w zeszłym tygodniu 1/3 indeksu podawała wyniki, jesteśmy po 50 bodajże procentach tych wyników, więc jeszcze 2-3 tygodnie i powinno być już prawie wszystko jasne. Inwestorzy na pewno z niecierpliwością będą czekać na dalsze wyniki tych gigantów technologicznych. Jeśli one również rozczarują, to ta skala wyprzedaży może nam się nasilić. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.